Go Buster! Spójrzcie, to Buzz Buster. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Ale, o nie, zaczęło padać. A do tego przerażająco grzmi i błyska. Jak Buster to przetrwa? Ojej, nadciągają chmury. Będzie burza. O rany, uważaj na skaut. Buster. Buster bardzo boi się burzy. Zostawił skaut w tyle. Skaut jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uff. Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze skaut? Biedny Buster. Bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie. Zobaczył skaut. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy, że skaut próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest! Pomóż jej, Buster! Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Skaut jest wolna! Spójrzcie, jak się cieszy! Dobra robota, Buster! Och, nadal bardzo głośno grzmi. Ale Buster już się nie boi. Buster i skaut radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. O, ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie? Burza może być całkiem fajna. Pa, pa, Buster! Pa, pa. Jessie ma tort. Wygląda smakowicie. Jessie, uważaj, bo łobuz bandyt zbliża się. Przestań już, bandicie, i posłuchaj mnie. Jeśli chcesz przyjaciół mieć, zachowuj dobrze się. Zachowuj dobrze się. Digli stawia wieżę, buduje ją wytrwale. Digli, uważaj, bo łobuz bandyt zbliża się. Przestań już, bandicie, i posłuchaj mnie. Jeśli chcesz przyjaciół mieć, zachowuj dobrze się. Skaut bawi się piłką, bawi się z Busterem. Hej, skaut, uważaj, bo obóz bandy zbliża się. Przestań już, bandicie, i posłuchaj mnie. Jeśli chcesz przyjaciół mieć, zachowuj dobrze się. Zachowuj dobrze się. To bardzo nieładnie, Buster też to wie. Busterze, uważaj, bo obóz bandy zbliża się. Uciekaj, bandycie, bandyt, psotnik ten. Kiedy zmienisz zachowanie, pobawimy z tobą się. Cześć, Busterze. Czy widzisz coś wysoko na niebie? O rety! To sanie świętego Mikołaja! Jak one szybko mkną! Ojej, chyba zaraz się rozbiją! Szybko, Busterze, jedź i zobacz, czy święty Mikołaj nie potrzebuje pomocy! O rany! Są sanie i renifery! Zobacz, jest też święty Mikołaj! Ojej, sanie są połamane! Jak teraz Mikołaj dostarczy wszystkie prezenty na czas? Ciekawe, czy Buster może mu jakoś pomóc? Wygląda na to, że święty Mikołaj ma pomysł. Ciekawe, co to takiego?
O, Mikołaj usiadł na basterze. I co to za magiczny proszek? Oj, na zdrowie, basterze. W porządku, ruszaj w drogę. Uważaj na drzewo. Wow, baster lata. Dokładnie tak jak sanie świętego Mikołaja. Teraz na pewno dostarczą wszystkie prezenty na czas. Zobacz, to skaut. Skąd wziął się ten prezent? Świetna robota, basterze i święty Mikołaju. A tu Digli dekoruje choinkę na placu miejskim. Wesołych świąt, Digli. Jest i Terry na swojej farmie. Jemu również Buster i święty Mikołaj dostawili prezent. Wow, dostarczyliście wszystkie prezenty. Dobrze się spisałeś, Basterze, pomagając świętemu Mikołajowi. Czas, żeby Mikołaj wrócił do domu na biegunie północnym. Znowu ten magiczny proszek. Już rozumiem. Ten magiczny proszek sprawia, że Buster może latać. Wesołych świąt, Basterze. To autobus Buster. Ciekawe, co Buster zaplanował na dziś. Polowanie na wielkanocne jajeczka. Znalazłeś pierwsze jajeczko. A tu jest kolejne. Masz już dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Naprawdę sporo. Uzbierałeś mnóstwo wielkanocnych jajeczek, Basterze. Mniam, wyglądają apetycznie. Baster uwielbia czekoladowe jajeczka. Pychotka. Baster je tyle jajeczek, na ile tylko ma ochotę. Dzień dobry, Basterze. Baster nie wygląda zbyt dobrze. Boli go brzuch. Myślę, że zjadł za dużo czekoladowych jajeczek. Nadjeżdża skaut, żeby sprawdzić, czy z Basterem jest wszystko w porządku. Baster jest naprawdę chory. Biedny Baster. Skaut zabierze go do Amber. Ambulans Amber z pewnością pomoże. Oto Amber. Ona zawsze znajdzie sposób, by pomóc pojazdom w potrzebie. O tak, Buster nieźle się struł. Na szczęście Amber ma na to odpowiednie lekarstwo. Otwórz szeroko buzię, Basterze. To powinno ci pomóc. Ale to nie wszystko. Jeśli Buster chce poczuć się lepiej, musi zjeść coś zdrowego. Na przykład jabłko. Proszę, to załagodzi podrażniony żołądek Bustera. Następnego dnia Buster czuje się znacznie lepiej. O, spójrz, to koparka Digli. Co on tam ma? O, to kolejne czekoladowe jajeczko. Myślę, że Buster zjadł już wystarczająco dużo jajeczek jak na jedną Wielkanoc. Buster je loda, chętnie jeszcze by wziął, ale niestety rozbola go ząb. Robin do dentysty zaprowadzić go chce. Buster nie pójdzie, bo boi się. Pyszne cukierki lubi każdy z nas. Na słodycze jest zawsze dobry czas. Ale pamiętaj, że o zęby trzeba dbać. Być ze szczoteczką za pan brat. Bustera ząb wciąż boli tak. Lecz zdrowe przekąski zawsze dobry czas, ale pamiętaj, że o zęby trzeba dbać. Być ze
To autobus Buster i traktor Terry. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Terry nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu? Start! I ruszyli! Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Terry! Dasz sobie radę? Wydaje mi się, że Terry nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz! Co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny Terry. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Terry. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej, Terry. Pokażesz Busterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, Buster, wiem, że jest gorąco, ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Terry. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry Buster. Spałeś zbyt długo. I znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Terry? Haha, tutaj jest. Terry przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry Buster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać, bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster! Do zobaczenia, Terry! To Jeep Jessie. Jessie ma tort. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus Bandit. Ma szelmowską minę. O nie! Bandit zjadł tort! Bardzo nieładnie! Biedna Jessie. To autobus Buster. Jest i Bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout. Wspaniały widok. Digli buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża Bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O nie! Bandit zburzył wieżę Digleya. Bandit to prawdziwy psotnik. O rety. Zauważył piłkę Scout. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz! Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna Scout. Jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Buster stawi Banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak Bandit wcale nie chce posłuchać Bustera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bustera. Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania Bandita. Radiowóz Otis właśnie dyrektuje się mrocznym lodem. Ups, Bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. To autobus Buster. Puszczanie latawców to wspaniała zabawa. Uważaj! O nie! Scout przypadkowo uderzyła w Bustera i latawiec odleciał w siną dal. Scout z pewnością zrobiła to niechcący, Busterze. Zobacz, co to jest. To list zaadresowany do świętego Mikołaja, który nie został dostarczony. Buster ma chyba jakiś pomysł. Sam dostarczy list i zadba o to, żeby bezpiecznie trafił do Mikołaja. O nie! List! Uff!
Dziękuję za pomoc, Robinie! Buster ruszył w drogę. Do bieguna północnego, gdzie mieszka święty Mikołaj, jest całkiem spory kawałek. Jest zimno i ciężko się jedzie. Basterze, uważaj, żebyś się nie zgubił. O, Rety, już niedaleko, Basterze! A co to takiego? Ślady reniferów? Zobacz, to Mikołaj! Buster dotarł na miejsce! Mikołaj się z tobą wita, Basterze! Zbliż się i daj mu list! Buster przebył długą drogę, żeby go dostarczyć. Ciekawe, co jest w nim napisane. Wow! To prośba, żeby Mikołaj dał Basterowi pod choinkę nowy latawiec. List napisała Scout. Scout to naprawdę wspaniały przyjaciel. Święty Mikołaj już wie, co ma zrobić. Świetnie się spisałeś, Basterze, dostarczając ten list. Jest świąteczny poranek. Obudź się, Basterze! Ojej, pod choinką nic nie ma. Może Mikołaj był bardzo zajęty. Chwileczkę, jednak jest dla ciebie prezent. Wesołych świąt, Basterze. Oto on, dokładnie tak, jak prosiła Scout. Nowy latawiec, który zastąpi ten, co odleciał. Dziękuję, Scout, to naprawdę wspaniały prezent. To autobus Buster. Смотри, он увидел милого пасхального кролика. Ого! Бастер превратился в автобус кролик и сейчас танцует нам танец кролика. Прыг-прыг-прыг. Затем помаши хвостиком. Здорово! Потом прыгни высоко вверх. Прямо как кролик. А теперь пошевели носиком. Отлично! Получается! Как весело! Хвостиком маши. Прыг-прыг-прыг. Молодец! Хвостиком маши, прыг-прыг-прыг. Покружись и пошевели носиком. Да! Привет, это машина Скаут. Мне кажется, она хочет тоже выучить танец кролика. Готовы? Прыг-прыг-прыг. Затем помаши хвостиком. Да! Потом прыгни выше всех. Очень высоко. А теперь пошевели носиком. Вот и все. У Скаут получилось. Теперь смотри. Помаши хвостиком влево. Помаши хвостиком вправо. Маши хвостиком сколько хочется. Как весело. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Правильно. Хвостиком маши, прыг, прыг, прыг. Это всего-навсего был сон Бастера. Но ничего, мы ведь выучили такой задорный новый танец. О, хей, то автобус Бастер. Цікаво, dlaczego въехал на сам щит Снежной горы. Rety! Buster rozpędził się i zjeżdża w dół! Zobaczcie sami! Uważaj, Basterze, droga może być śliska! To chyba świetna zabawa! Hej, to pociąg Chucky! Ona też zjeżdża z góry! Chucky i Buster jadą obok siebie! Ciekawe, kto dojedzie na dół jako pierwszy! Buster i Chucky ścigają się! Zobacz, oboje dają z siebie wszystko! O nie! Olbrzymie kule śnieżne zablokowały drogę! Uważaj, Basterze! Buster musi zwolnić, ale Chucky jedzie dalej! Buster dogonił Chucky! Jadą równo obok siebie! Co się dzieje? Buster i Chucky jadą w dół różnymi drogami! Chucky wjechała na most, a Buster jedzie pod mostem! Chucky jedzie najszybciej, jak tylko potrafi! Zobaczcie, tory się przestawiły! Chucky jedzie teraz skrótem. Dzięki temu wyszła na prowadzenie. Jest też Buster. O-o, Chucky prawie dotarła do mety. Buster musi jechać super szybko, żeby ją dogonić. Chwileczkę. Buster ma jakiś pomysł. Buster wykorzystał znak drogowy i zrobił z niego snowboard. Dobra robota, Basterze. Zobaczcie, jak szybko zjeżdża na nim w dół.
Buster prowadzi! Hurra! Buster jest pierwszy! Chucky dotarła na metę tuż za nim! To była świetna zabawa! Buster i Chucky mieli wielką frajdę, ścigając się z góry na sam dół. Buster, cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Busterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe, czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej, nie spodobał mu się wygląd Bustera. Chyba Buster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Buster. Cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnię, aby się umyć. Ojej, biedny Buster. Boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej, Buster. Dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało, Buster. Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi na zniecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech. Dasz radę. Ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Buster. Dasz radę. Już prawie jesteś. Do startu. Gotowy. Start! Jesteś już w środku, Buster. Gilgocze, wcale nie jest tak źle. I wyjeżdża. Widzisz? Nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy. I wcale nie było tak strasznie. Pa, pa. Cześć, Buster. Buster jedzie na przejażdżkę ze Scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy Tony. Wygląda na to, że Scout i Buster pojadą za Tonem, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, Scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster. Uff. Było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z Tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni, a Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda, jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęły już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważył. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout. Świetnie sobie poradziła. O nie, Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Świetna robota! Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo! Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo, Buster! Brawo, Scout! Zobacz, to Buster, Scout i Diggly. Jest Wigilia Bożego Narodzenia i wszyscy z niecierpliwością czekają na świętego Mikołaja z prezentami. Pora spać, kochani! Święty Mikołaj przyjdzie dopiero, jak smacznie zaśniecie. Orety, to ten podstępny łobuz Bandy. Co on znowu knuje? Jest święty Mikołaj. Właśnie kładzie prezenty pod choinką. Musi być dzisiaj bardzo zajęty. O nie! Bandit kradnie wszystkie prezenty spod choinki. Ale z niego łobuz. Próbuje się wymknąć. Oj, zasłużyło ci się, Bandicie.
Co on teraz zobaczył? To złota, bożonarodzeniowa gwiazdka. Ją też chce ukraść. O, rety! Próbuje ściągnąć ją prosto z choinki. Zobacz, bandit cały się zaplątał. Nie będzie mu tak łatwo się z tego wydostać. Zajęło mu to całą noc, ale bandit w końcu się uwolni. Teraz wymyka się z prezentami. Oj, biedny Buster. O. Wszystkie prezenty zostały skradzione. Busterowi jest bardzo przykro. Bandit to naprawdę wielki łobuz. Ale chwileczkę. Co się dzieje? Co robi bandit? Zobacz. Bandit odkłada wszystkie prezenty z powrotem pod choinkę. On chyba nie jest aż taki niedobry. Hurra! Wszystkie prezenty są pod choinką. Buster jest naprawdę szczęśliwy. Wesołych świąt! To święty Mikołaj. Chyba nie jest zbytnio zadowolony zachowaniem bandita. Ale co to? Mikołaj kładzie pod choinką prezent dla bandita. Oddając prezenty, bandit zasłużył na nagrodę. Postąpiłeś słusznie, bandicie. Wesołych świąt! Piłkę ze skaut bardzo fajna jest, lecz gdy piłka ucieknie, hej, nie spiesz tak się. Ojej, co za pech, co zrobić się da? Wypadki zdarzają się, taka prawda. Ojej, co za pech, teraz już wiesz, uważać bardziej trzeba. Wow. Biedny Terry, jak czujesz się? Buster też skaleczył swoje koło prawe. Amber nadchodzi, ona co robić wie. Już tutaj jest w samą porę. Ojej, co za pech, co zrobić się da? Wypadki zdarzają się, taka prawda. Ojej, co za pech, teraz już wiesz, uważać bardziej trzeba. Już dobrze, Terry, lepiej czuje się. Buster, no chodź, teraz twoja kolej. Wypadki się zdarzają, mało zrobić się da. Tylko uważać bardziej trzeba. Ojej, co za pech, co zrobić się da? Wypadki zdarzają się, taka prawda. Ojej, co za pech, teraz już wiesz, uważać bardziej trzeba. Brawo, Buster, dobra robota, ostrożniejszy jest. Buster. Cześć, Tiger. Ale duży zamek budowaliście. To mewa Sandy. Uważaj, Sandy. Nie stawaj na zamku z piasku, bo... O nie. Biedni Tiger i Buster. Uciekaj stąd, Sandy. Nieuważny ptak. Co zobaczyłeś, Buster? To czerwony kształt wystający z piasku. Ciekawe, co to jest. Dobra robota, Digger. To trójkąt, ale fajnie. Zobacz, Sandy znalazła żółty kształt. To koło. Czy znajdziesz więcej, Sandy? I kolejny. Ten jest niebieski. Szybko, wykop go. To kwadrat. Ma cztery boki. Wow, tak dużo kształtów. Trójkąty, kółka, prostokąty, sześciokąty. Sandy, czekaj! No nie, zamki z piasku tak łatwo zepsuć. Chwila, Buster chyba ma pomysł. Buster i Digger zbierają kształty. Ciekawe, co z nimi zrobią. Ustawiają je na sobie. Chyba budują wieże. Już tylko jeden na samą górę.
To jest to, Buster. Powoli, powoli. Tutaj, idealnie. Wow, Buster i Digger zrobili wieżę z kształtu. To był świetny pomysł. Teraz mogą wrócić do budowania zamku z piasku. A Sandy może spokojnie stać na budowli, która się nie zawali. Dobra robota, Buster. Do widzenia, Buster. Do widzenia, Digger.